Wspaniała, fantastyczna Justyna Kowalczyk i złoty medal w Vancouver. Za chwilę wrócimy do tego sukcesu, a teraz kilka. Norweszka Marit Bjørgen to świetna biegaczka, ale gdyby wczoraj zdobyła w Vancouver czwarty złoty medal, to moim zdaniem byłaby to przesada. Na szczęście Justyna Kowalczyk do tego nie dopuściła i w biegu na 30 km to ona wywalczyła złoto. Poza tym wczoraj brązowy medal zdobyły w rywalizacji drużynowej panczenistki. Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak i Katarzyna Bachleda-Curuś. Krótko mówiąc, to był najlepszy dzień w historii polskich występów na zimowych igrzyskach. 38 lat czekaliśmy na złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich i wreszcie jest. Justyna Kowalczyk da teraz odpocząć Wojciechowi Fortunie. Do tej pory tylko on miał taki medal. Dołączyła do niego góralka z Kasiny Wielkiej. Mam Mistrzostwo Świata, mam Puchar Świata, mam Tour de Ski, którego Marit nie ma, i mam Mistrzostwo Olimpijskie. Na trasie było tak, jak wszyscy przewidywali. Polka walczyła z Norweszką Marit Bjørgen. Ścigały się 30 km, ale to Polka była na mecie szybsza o 0,3 sekundy. Kibice albo płakali, albo krzyczeli. Jeszcze dobrze nie wytarliśmy łez wzruszenia po złocie, a już mieliśmy brąz. Nasze panczenistki w sztafecie zajęły trzecie miejsce. Same w to nie wierzyły. To jest to, po co się całe życie pracowało. Dwa medale jednego dnia na zimowych igrzyskach olimpijskich, o tym nawet nikt nie marzył. Zdobyliśmy tu w sumie 6 medali. To najlepsze zimowe igrzyska olimpijskie w historii Polski. Portrety na ścianach, szaliki na szyjach i flagi w dłoniach. Tak Justynie Kowalczyk kibicowali mieszkańcy Kasiny Wielkiej. Nieoficjalnie wiadomo, że podobnie było w innych polskich miejscowościach. No, może zabrakło tylko pieśni ku czci biegaczki. A gdy Kowalczyk udowodniła już talent, były wybuchy radości, uściski i łzy szczęścia. I tu znowu wiadomość nieoficjalna. W Polsce wylano wczoraj wieczorem około 150 tysięcy litrów łez.